Ostatnie dni lipca nie przynoszą dużych zmian cen paliw na stacjach w Polsce. Odnotowaliśmy dwugroszowy spadek cen benzyny bezołowiowej 95 i średnio za litr tego paliwa płacimy obecnie 5,43 zł. Na poziomie 5,29 zł za litr utrzymała się cena oleju napędowego. Rośnie za to dalej cena autogazu 2,57 zł. Kolejna podwyżka w tym tygodniu. A sam lipiec dla kierowców z pewnością jest miesiącem dobrym, bo na przykład w przestrzeni ostatnich kilku tygodni ceny paliw systematycznie spadały i tak w porównaniu z pierwszym tygodniem tego miesiąca olej napędowy potaniał o 8 groszy, benzyna o 6 groszy. No, trochę innych nastrojach są z pewnością kierowcy tankujący autogaz, bo to paliwo dynamicznie drożeje i na przestrzeni miesiąca podrożało aż o 17 groszy, więc podwyżka bardzo wyraźnie odczuwalna i tempo rzadko spotykane w przypadku autogazu. Najbliższe dni przyniosą prawdopodobnie dalszą stabilizację. Nie ma tutaj większych przesłanek za tym, aby tendencja zniżkowa się utrzymała, obserwowana w ostatnim czasie, ale na horyzoncie, przynajmniej tym najbliższym tygodnia czy kilkunastu dni, nie rysują się też wyraźne podwyżki. Widzimy, że na rynku hurtowym ceny wahają się nieznacznie, lekko być może drożeje olej napędowy, ale nie są to zmiany na tyle istotne, aby kierowcy musieli się obawiać tego, że będą musieli głębiej sięgać do kieszeni. Na rynkach światowych giełda, ropa naftowa utrzymuje się na poziomie 107-108 dolarów właściwie od kilkunastu dni. Natomiast pewnym zagrożeniem i trzeba patrzeć tutaj uważnie na naszą walutę jest właśnie sytuacja na rynku walutowym, bo dolar w ostatnich dniach zyskuje na wartości i w relacji do złotówki widać tą tendencję także wyraźnie. Jesteśmy na poziomie tegorocznych maksimów i za dolara płaci się już blisko 3,10 zł.